No, to jest niesprawiedliwie, Lomek, niesprawiedliwie. Co? Bo ja kota karmię, ponoszę wydatki wszelkie, pucu, glancu, jedzenie i tak dalej, a ty kota używasz za darmo i kot u ciebie siedzi. O, to tak się, Lomek, nie godzi. No. Lomek, musisz ponosić koszta utrzymania kota, a nie same przyjemności. No. Ciotka, Kicia, co jest? Co Lomek ma, co ja nie mam? Co? Co Lomek gruby jest? Lomek młodszy jest, tak? No tak, dwa razy młodszy, więcej niż dwa razy ode mnie. To ci młody się podoba, tak? Tłuścioszek. A umie giziać, tak? Ładnie gizia. No. Delikatnie gizia. Lomek, no. Oj, tak jak delikatnie. Lomek, gdzie ty się tak nauczyłeś giziać delikatnie? Na ciotce się nauczyłeś? Co? Ciotka. Pasuje ci Lomek, co? No. Lomek, daję ci do wyboru. Albo będziesz płacił co miesiąc abonament za używanie ciotki, głaskanie i tak dalej, za czerpanie przyjemności. Abonament w wysokości 25 zł na miesiąc. Skąd? Skąd, no? No masz tą rentę. Albo, Romek, kupujesz karmę co miesiąc za 25 zł. To co wybierasz? Skąd? No co skąd? Z portfela. Nie mam. Jak nie masz? Masz. No. No i zajmij się tym. No, a nie tak tylko przyjemności. No. Nigdy tak nie ma z kobietą, że tylko przyjemności się czerpie. Byś był żonaty, to byś wiedział. Są przyjemności, ale są jakie obowiązki. No. To czas najwyższy, żebyś się dowiedział. Ile masz lat? 30 chyba masz już, nie? No. Widzisz. To ja tu wypruwam sobie żyły, kurczę, sponsorów szukam. Po nocach nie śpię, doglądam koty, sprawdzam, czy mają kleszcze, czy nie, czy zdrowe, do lekarza jeżdżę, zawożę, denerwuję się, paliwo płacę, wszystko, a Romek nic, tylko kici, gizi, no. Romek, ty jesteś pasożyt. No, żerujesz na mnie. I tak to mam z Lomkiem, widzicie. Nie przyłoży się do kosztów utrzymania. A tu ludzie z zagranicy nawet wspomagają. A kolega w pokoju nic. Jak ci, Lomek, nie wstyd? No. Dobra, Lomek. Widzę, że trafiło mi się tego nieużytek rolny.